Wojny są drogie. Żołnierzy trzeba ubrać, wyżywić, uzbroić i wyszkolić, a po bitwach opatrzyć lub pochować. Produkcja broni i sprzętu też wymaga czasu, surowców i pieniędzy. Po podpisaniu pokoju czołgi i karabiny okazują się jednak całkiem nieprzydatne, a opieka nad inwalidami i rodzinami ofiar staje się dodatkowym obowiązkiem władz. Dlatego konflikty zbrojne powodują kłopoty z wypłacalnością. Dla ich obsługi tworzono innowacje finansowe jak bank centralny czy dług publiczny, które dziś stosują wszystkie państwa. W tej tradycji I wojna światowa zajmuje szczególne miejsce. W jej efekcie przez Europę przetoczyła się fala inflacji, która w kilku państwach przerodziła się w hiperinflację. Na relacjach międzynarodowych długo ciążyły też wojenne długi i reparacje, utrudniając odbudowę i zatruwając stosunki między państwami. Centrum światowej wymiany przesunęło się z Londynu do Nowego Jorku. Dla historii pieniądza najważniejszym wynikiem wojny był upadek pieniądza złotego, który nastąpił półtorej dekady po wojnie, w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego lat 30. O tych zmianach zadecydował koszt wojny i sposób jego pokrycia. Podczas działań wojennych przychody z podatków, podstawowa forma pozyskiwania przez rząd pieniędzy, okazały się śmiesznie małe w zestawieniu z potrzebami. Ich skalę pokazują deficyty budżetowe, czyli różnica między wydatkami a przychodami władz. W Niemczech i Francji przez większość wojny osiągały one 90% łącznych wydatków, w bogatszej od nich Wielkiej Brytanii oscylowały wokół 75%. Aby jakoś poradzić sobie z tą sytuacją, rządzący mogli zrobić dwie rzeczy: zadłużać się albo drukować pieniądze. Zadłużanie było uważane za bezpieczniejsze, gdyż oznaczało rozłożenie spłaty kosztów wojny na wiele lat, może nawet na kilka pokoleń. Aby jednak móc się zadłużyć, należało znaleźć pożyczkodawcę. Z kolei wyższe podatki albo powodujące inflację druk pieniądza obarczały ceną za udział w konflikcie ówczesną ludność. Wszystkie ważniejsze kraje biorące udział w wojnie używały pieniądza opartego na złocie. W obiegu znajdowały się złote monety, jak słynne carskie świnki oraz banknoty, które zawsze można było wymienić na kruszec. Łączna wartość banknotów, które mógł wypuścić bank centralny, była uzależniona od ilości złota, jaką dysponował. Gubernator banku nie mógł po prostu drukować pieniędzy bez pozyskania dodatkowego kruszcu jako zabezpieczenia. Taki system gwarantował stabilność funta czy franka w czasie pokoju, ale przestawał działać, gdy władze miały pilne wydatki. W trakcie wojny nie było czasu na przejmowanie się zabezpieczeniem emisji. Trudno sobie wyobrazić, aby Bank Francji kręcił nosem na prośbę o druk pieniądza podczas piekła Verdun w roku 1916. Rosjanie zaś ogłosili ograniczenie wydatków w trakcie ofensywy niemieckiej rok wcześniej. Aby rozwiązać problem wielkich potrzeb pieniężnych, najpierw zawieszono wymienialność na złoto. Oznaczało to, że bank centralny przestał być zobowiązany do wymiany banknotów na kruszec, władze mogły więc swobodnie drukować pieniądze. Trudno było jednak robić to w nieskończoność. Groziło to inflacją, ponadto nadmierny druk mógł uniemożliwić powrót do wymienialności po wojnie. Między innymi dlatego nowe pieniądze często drukował nie bank centralny, lecz rząd, aby ominąć zobowiązania ciążące na zwykłych banknotach. Taki pieniądz nazywamy biletami skarbowymi. Druk odgrywał różną rolę w poszczególnych państwach. Najmniej ważny był w Wielkiej Brytanii, gdzie obieg pieniądza się podwoił. Dla porównania we Francji zwiększył się czterokrotnie. Od 1916 roku druk banknotów stanowił nadsekwaną główną metodę finansowania wojny. W Niemczech wzrost obiegu był porównywalny, zaś w Rosji nawet większy, zwłaszcza po rewolucji lutowej 1917 roku. Te zmiany były ważne, lecz nie rozwiązywały problemu złotych monet. Ponieważ złoto było powszechnie uznawanym środkiem płatniczym, za kruszec, z którego były wykonane monety, można było kupować towary za granicą. Złoto złożone w banku centralnym mogło zaś po wojnie złagodzić problem pokrycia nowych emisji banknotów. Monety stanowiły więc wielką wartość dla rządu, należało tylko jakoś je przejąć. Nie zawsze było to proste. W Wielkiej Brytanii wiele osób w ogóle nie używało pieniędzy papierowych, choć były w obiegu od dobrych 200 lat. Najniższy nominał banknotów wynosił jak dziś 5 funtów. Była to jednak poważna kwota, przekraczająca kilkakrotnie tygodniowe zarobki większości pracowników. Ci używali więc monet. Władze w Londynie zareagowały szybko. Jeszcze przed przystąpieniem Anglii do wojny przygotowano emisję rządowych Treasury Notes.
Banknoty o wartości 1 funta oraz jego połowy, czyli 10 szylingów, pojawiły się w obiegu jeszcze w sierpniu 1914 roku. Zaczęła się wielka wymiana. W trakcie wojny złote monety o wartości około 100 milionów funtów zostały zastąpione papierem. Złoto faktycznie zniknęło z brytyjskiego obiegu, jak się później okazało, już na stałe. Podobnie rzecz wyglądała w Niemczech, gdzie formalnie wciąż przestrzegano stopy rezerw złota w Reichsbanku, choć z czasem zaczęto omijać tę zasadę. W czasie pierwszych 2 lat wojny w zasadzie cały kruszec zniknął z obiegu, trafiając do banku centralnego. Szczególny przypadek druku pieniądza miał miejsce w carskiej Rosji. Po reformie Siergieja Witego z 1897 roku w obiegu pozostawał tam, poza wspomnianymi świnkami, wysokiej jakości pieniądz zdawkowy, czyli drobne monety wykonane ze srebra. Gdy władze zaczęły drukować wielką liczbę banknotów, zaczęła się inflacja. Z rynku zniknęło nie tylko złoto, ludzie woleli zachować dla siebie również srebro, a w końcu nawet miedź. W 1916 roku w obiegu pozostały już tylko banknoty. Brak drobnych pieniędzy jest bardzo dotkliwy. Wyobraźmy sobie, że nagle z naszych portfeli znikają wszystkie monety i banknoty poniżej 100 zł. Zasadniczo utrudniłoby to wszelkie zakupy. Kiedy Rosjanie znaleźli się w tej sytuacji, zaczęli korzystać ze szczególnego rodzaju drobnego pieniądza papierowego. Były to znaczki pocztowe naklejone na kawałek tektury. Zawieszanie wymienialności pieniądza nie było aż tak wyjątkowe, robiono tak czasem i w XIX wieku. Jednak skala druku pieniądza w trakcie I wojny światowej i będąca jej konsekwencją inflacja, często z powodu kontroli cen, ukryta, spowodowały, że system waluty złotej został trwale osłabiony. Przywrócenie wymienialności po wojnie zgodnie z przedwojennymi zasadami oznaczałoby konieczność zdobycia dodatkowego złota na pokrycie masy nowych banknotów albo kosztowne obniżenie cen. Ilość złota na świecie jest jednak ograniczona i nie dało się jej nagle zwielokrotnić. Obniżanie cen fatalnie działa zaś na koniunkturę gospodarczą. W konsekwencji próby odnowienia przedwojennego pieniądza zakończyły się klęską. Ze wspomnianych metod płacenia za wojnę pozostał jeszcze dług. W latach 1914 do 1918 był on na wielką skalę stosowany przez wszystkie ważne państwa biorące udział w konflikcie, choć na różne sposoby. W czasie wojny pieniądz mógł być przeznaczony na finansowanie importu, ale też na wydatki w kraju. Zacznijmy od pierwszego zastosowania. Europejczycy musieli kupować różne towary za granicą. Część z nich bezpośrednio wspomagała wysiłek zbrojny, jak ropa naftowa, kauczuk albo żywność. Inne były związane z przyzwyczajeniami konsumpcyjnymi, jako tak zwane towary kolonialne, herbata, kawa czy kakao. Nie wszystkie kraje miały jednak równy dostęp do tych surowców. Państwa centralne, czyli Niemcy, Austro-Węgry i Turcja, były odcięte zarówno od głównych światowych rynków finansowych, na których mogłyby pożyczyć pieniądze na ewentualne zakupy, jak i od samych towarów. Oznaczało to na przykład, że Niemcy nie mogli ani pozyskać, ani kupić kauczuku. Surowce musieli albo zdobyć na wrogu, jak ropę w Rumunii, albo wyprodukować ich formy zastępcze, jak kawę zbożową. Dlatego państwa centralne nie zadłużały się szczególnie za granicą, bo nie miały gdzie i po co. Państwa centralne finansowały więc wojnę głównie emitując pieniądz i pożyczając od własnych obywateli i banków. W Niemczech władze zapożyczyły się na kwotę około 150 miliardów marek, z czego 100 miliardów pochodziło z 8 pożyczek narodowych. Obywatele, przyzwyczajeni do niezawodnej obsługi przedwojennego długu, teraz kupowali rządowe obligacje, wspierając wysiłek wojenny kraju. Po wojnie hiperinflacja skutecznie zredukowała niemieckie zadłużenie wewnętrzne. Podobnie działo się w monarchii austro-węgierskiej, gdzie 8 kolejnych pożyczek pokryło ponad połowę wydatków wojennych. 1/3 zaś pożyczki z banku centralnego, czyli faktycznie druk pieniądza. Pożyczki od prywatnych banków i z Niemiec zapewniły resztę pieniędzy. Również w Imperium Osmańskim pożyczki wewnętrzne, druk wewnętrzny i pożyczki od Niemiec okazały się ważniejsze niż podatki. W innej sytuacji znajdowały się Anglia i Francja, które zasilały swoje gospodarki zagranicznymi surowcami, m.in. amerykańską ropą. Początkowo Wielka Brytania z powodzeniem nie tylko finansowała swoje zakupy, ale jeszcze pożyczała sojusznikom.
Aliantom pomogła też pożyczka prywatnych banków amerykańskich w wartości $0,5 miliarda. W 1917 roku angielskie środki były jednak na wyczerpaniu. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny oznaczało możliwość zaciągania kredytów za oceanem. Wkrótce do Europy popłynęły $1 miliardy, umożliwiając dalsze finansowanie zakupów. Wszystkie państwa ententy pożyczały też pieniądze od swoich obywateli, co umożliwiało pokrycie krajowych wydatków, a także poprzez pozbawienie ludności części pieniędzy ograniczało inflację. Dla niektórych krajów wojna oznaczała poprawę sytuacji kredytowej. Stany Zjednoczone przed I wojną światową były zarówno pożyczkodawcą, jak i wielkim rynkiem inwestycyjnym dla innych krajów zachodnich. Podczas wojny, której koszt umiejętnie sfinansowano głównie długiem wewnętrznym, Amerykanie stali się głównym wierzycielem Europy. Japonia również skorzystała na wojnie i z powodzeniem weszła na rynki azjatyckie, wcześniej zdominowane przez Europejczyków. Dobre wyniki gospodarcze w ciągu kilku lat z kraju zadłużonego uczyniły ją pożyczkodawcą. Finansowanie konfliktu długo wpływało na sytuację gospodarczą większości krajów i stosunki z innymi państwami. Anglicy i Francuzi stanęli przed koniecznością spłaty wielkiego długu wobec Stanów, co przekraczało ich ówczesne możliwości finansowe. Dotyczyło to zwłaszcza Francuzów, obciążonych wielkimi kosztami odbudowy północno-wschodniej części kraju. Skonfrontowani z wizją bankructwa spowodowanego wojną, którą wygrali, sojusznicy byli zdecydowani odrobić straty dzięki wielkim reparacjom, które chcieli wymusić na Niemcach. Z kolei w państwach centralnych skutkiem przegranej wojny była hiperinflacja.